Witam Państwa serdecznie, jesteśmy w Złotowie na gali charytatywnej Podaruj Odrobinę Siebie, gali pięściarskiej i rozpoczynamy te zmagania. Zmagania od kategorii wiekowej młodzik. W czerwonym narożniku zobaczymy Piotra Szczukowskiego, Gruchała Team Chojnice, a jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim będzie Patryk Tarczyński, WKS Sokół Piła. Ring wolny, pierwsze starcie. Trzy rundy po jednej minucie. Na takich zasadach boksują młodzicy. Szczukowski, reprezentant klubu Gruchała Team Chojnice, a Tarczyński WKS Sokół Piła. Ten zespół kojarzymy oczywiście głównie ze względu na Dawida Michelusa, wielokrotnego medalistę najważniejszych krajowych imprez bokserskich. Także medalistę przecież młodzieżowych igrzysk. Spokojny na razie początek tego pojedynku, ale widzimy dobry atak Szczukowskiego. Szybko zaznaczył swoją obecność na specjalnej, charytatywnej gali w Złotowie. Celem tej imprezy jest zebranie pieniędzy dla Marysi Piechowskiej. Chodzi tutaj o pieniądze na protezę, bowiem ta dziewczyna chorowała na nowotwór, wskutek czego musiała zostać amputowana jej prawa ręka. I taki piękny, szczytny cel całej imprezy w Złotowie przyświeca nam od piątku do niedzieli, bowiem jest to trzydniowy happening, tak by można było powiedzieć, który ma na celu zgromadzić odpowiednią ilość pieniędzy dla chorej dziewczyny z tego miasta. Koniec pierwszej rundy. Oczywiście te rundy w pierwszych walkach będą przebiegały szybko, bo tak jak wspominałem, młodzik to 3 razy minuta. Narożnik czerwony, Patryk Tarczyński. Narożnik czerwony to oczywiście Piotr Szczukowski. I wolny, drugie starcie. I zaczynamy drugą rundę. Już jakby nieco aktywniej obaj zawodnicy w głównej walce tego pojedynku. Zobaczymy miejscowego Przemysława Pikulika, medalistę Mistrzostw Polski. To już będzie kategoria wiekowa senior. Liczymy oczywiście na dobry, ciekawy i emocjonujący pokaz boksu, no ale chcielibyśmy, żeby od samego początku było tutaj ciekawie. Stara się wywierać presję Szczukowski. Dość spokojnie, swobodnie na razie boksuje Tarczyński. I za moment dobiegnie końca druga runda tego pojedynku. Na pewno nie obserwowaliśmy tutaj wielu czystych, celnych ciosów, ale lepsze wrażenie według mnie w tej drugiej rundzie zrobił Piotr Szczukowski. Głównie ze względu na wywieranie presji. Wiemy doskonale o tym z innych turniejów rangi młodzieżowej, że sygnał do ataku z reguły daje ten zawodnik, który rundę wygrywa. A w tej chwili na naszych ekranach Patryk Tarczyński, WKS Sokół Piła. Uważny na pewno Patryk w tej walce. Trener też bardzo spokojnie, swobodnie podchodzi do zawodnika, zdając sobie sprawę oczywiście, że to dopiero pięściarz, który rozpoczyna tak naprawdę karierę. I trzeba z nim przede wszystkim pracować na sali treningowej, a w narożniku to już opanowanie, spokój i taka atmosfera. No ale jak widzimy, rzucił się do ataku Tarczyński. Ten spokój w narożniku najwidoczniej pomógł Patrykowi. Natychmiast odpowiada Szczukowski.
ale chyba niepotrzebnie taki nieskoordynowany atak Szczukowskiego. Bardzo ładnie trafia na korpus Tarczyński. Spróbował ciekawej akcji prawego podbródkowego w klinczu. Tarczyński przestrzelił jednak. Trener prosi Tarczyńskiego o niecofanie się, tylko spróbowanie swoich sił w ofensywie. Znowu końcówka należy do Szczukowskiego. Cała seria ciosów, ładnie zakończył tę akcję Szczukowski. Trzecia runda, trzeba przyznać, była najciekawsza z tych wszystkich. Aż szkoda, że ten pojedynek kończy się już teraz. Brawa dla młodych pięściarzy. Patryk Szczukowski. Obserwujemy w tej chwili na naszych ekranach zawodnika Gruchała Team Chojnice. W jego narożniku Kazimierz Poteracki. Zadowolony też w narożniku niebieskim trener Patryka Tarczyńskiego. No ta trzecia runda, trzeba przyznać, że była ciekawa, emocjonująca. I pomimo, że mówimy tutaj o młodzikach, było ciekawie też pod względem czysto technicznym, pięściarskim. Czekamy teraz na werdykt sędziowski. Proszę Państwa, w pierwszym pojedynku dzisiejszej gali pomiędzy Piotrem Szczukowskim i Patrykiem Tarczyńskim walka zakończona remisem. A więc mamy remis pomiędzy Szczukowskim i Tarczyńskim. Za chwilę nagrody dla obu. I oczywiście miłe pamiątki dla młodych zawodników, dyplomy, medale. Czysta przyjemność na pewno dla pięściarzy gromadzić te wszystkie symbole swoich sukcesów, jakimi są bez wątpienia medale i dyplomy. No i oby szafki uginały się pod tymi wyróżnieniami w przypadku zarówno Piotra Szczukowskiego, jak i Patryka Tarczyńskiego. Pierwszy pojedynek gali charytatywnej w Złotowie jest już za nami. I za moment druga walka tej gali. Tym razem kategoria do 50 kg i tym razem występ dziewcząt. W narożniku czerwonym zobaczymy Natalię Narloch, Gruchała Team Chojnice. A w narożniku niebieskim, to co widzimy w tej chwili, Kinga Gleisner, Boxing Zielona Góra. Również kategoria wiekowa młodzik, a więc trzy rundy po jednej minucie. Czerwony kask Narloch, niebieski kask Gleisner, agresywnie zaczęła Natalia Narloch. Ale Gleisner jakby lepiej wyszkolona technicznie, te ciosy proste. Na samym początku, delikatnie mówiąc, zatrzymały zapędy ofensywne Natalii Narloch, która za nisko trzyma ręce. Świetny lewy prosty Gleisner. Jeszcze jeden. No to może być recepta na tę walkę i myślę, że to będzie recepta, jeżeli Natalia Narloch nie podniesie wyżej rąk. Kolejne mocne ciosy z prawej ręki spadają na głowę Natalii Narloch. Ale jest ambitna niesamowicie zawodniczka Gruchała Team Chojnice. Ale defensywa, no bardzo kuleje defensywa Natalii Narloch i tutaj właściwie jest zdominowana w tej pierwszej rundzie. Pomimo, że ma wielkie chęci do tego, ażeby atakować, no ale nie idzie za tym wiele dobrego. Pierwsza runda bez wątpienia wygrana przez Kingę Gleisner z niebieskiego narożnika. Kilka bardzo ładnych lewych prostych pokazała nam Kinga. Też dokładki z prawej ręki, które zupełnie bezkarnie wchodziły przez kulawą defensywę Natalii Narloch. Ciekaw jestem, czy wyciągnie Natalia jakieś wnioski z tej pierwszej nieudanej rundy.
Kilka podstawowych wniosków nasuwa się natychmiast. Przede wszystkim wyżej ręce i uważniej boksować w defensywie. No i troszkę też zmienić styl ataku. Z takiego chaotycznego do bardziej przemyślanego. No ale oczywiście łatwo o tym mówić, ale zdecydowanie trudniej może być zrobić. Tym bardziej z dobrze dysponowaną przeciwniczką, jaką bez wątpienia jest Kinga Gleisner w tej walce. Natychmiast Kinga Gleisner ustawia lewą ręką Natalię Narloch, ale cały czas powtarzam, że Natalia jest szalenie ambitna. W końcu zaatakowała Narloch lewym prostym. No i proszę, jeden, drugi okazuje się skuteczny. Jednak pod względem dynamiki, takiej sprężystości jabu, przewaga jest po stronie Kingi Gleisner. Bokserskie abecadło wystarczy w tej walce Kindze. Ale ta druga runda nie jest już tak wyraźnie prowadzona przez Gleisner. Ostatnie sekundy drugiej rundy. Stara się robić co tylko może szkoleniowiec Gruchała Team Chojnice. A ja chciałbym jeszcze nadmienić, że jest z nami również najbardziej popularna bokserska telewizja internetowa w Polsce Boxer.org z panami Leszkiem Dąbrowskim i panem Piotrem Jagiełło, która kręci na żywo dzisiejszą galę bokserską Złotowy. A przed nami już za chwilę... Widać progres w tej drugiej rundzie, jeżeli chodzi o Natalię Narloch. Być może zeszła już z niej ta presja pojedynku, złapała troszkę więcej luzu i ta druga runda wyglądała mimo wszystko lepiej od pierwszego otwierającego tę walkę starcia. Przede wszystkim nie było już tak szaleńczo w ataku, więcej pomyślunku. Mówimy oczywiście o młodziczkach, które dopiero zaczynają przygodę z pięściarstwem i cały czas trzeba brać na to poprawkę. I trzecia runda. Ostatnia minuta tego pojedynku. Brakuje na pewno wyczucia dystansu, pracy nóg obu zawodniczkom. Stara się ewidentnie Kinga Gleisner wstrzelić z akcją lewy-prawy, ale z reguły, gdy uderza lewym, to już tak blisko jest Natalia Narloch, że nie da rady wsadzić mocnej prawej ręki. Znowu zaczyna swoje akcje lewą ręką Natalia. I jak zaczyna lewym prostym, jest fajnie. A potem taki kołowrotek, wiatrak holenderski. Nic już z tego nie wychodzi. Ale wiemy jedno, że zarówno Kinga Gleisner, jak i Natalia Narloch mają charakter do boksu. A to jest cecha poniekąd wrodzona, którą ciężko na sali treningowej wytrenować. A aspekty techniczne, taktyczne, to wszystko można i trzeba dopracować. Koniec drugiego pojedynku gali w Złotowie. Podaruj odrobinę siebie gali charytatywnej, na której zbierane są pieniądze dla Marysi Piechowskiej na protezę prawej ręki. A nam pozostaje czekać na werdykt. Obserwujemy narożnik niebieski Kingę Gleisner, Boxing Zielona Góra, klub, który specjalizuje się przede wszystkim w szkoleniu kickbokserek. Z całkiem niezłym zresztą efektem. Ale jak widać, no kickboks to oczywiście, jak sama nazwa i człony drugi mówi, boks, stójka, ręce są bardzo ważne. A w tle, co ciekawe, muzyka, do której Mariusz Wach wychodził przy pojedynku z Władimirem Kliczką, a więc Viking, Time Prophecy. Czy kiedyś, czy zobaczymy tutaj, na tym ringu, pięściarza, który kiedyś dostąpi zaszczytu walki o zawodowe Mistrzostwo Świata? Tego byśmy sobie życzyli. A pojedynek zupełnie zasłużenie zwycięża Kinga Gleisner. Bardzo dobra pierwsza runda.
która prawdopodobnie zadecydowała o tym, bo w tej pierwszej odsłonie no faktycznie zupełnie bezradna była Natalia Narlok. Potem troszkę złapała więcej rozsądnego boksu i dwie następne rundy wyglądały lepiej. Mocno niepocieszona Natalia Narlok, ale nie ma co tutaj, myślę, mocno się smucić, tylko trzeba wracać na salę, trenować. Charakter jest, o czym mówiliśmy, a nad resztą można, resztę można po prostu doszkolić, dopracować. Drugi pojedynek za nami. Waga do 70 kg. Na rożniku czerwonym reprezentant MLKS Sparta Złotów, Kamil Popielarski. I trzecia walka tej gali. W narożniku czerwonym Kamil Popielarski, MLKS Sparta Złotów, a więc gospodarz tego turnieju, a jego przeciwnikiem będzie reprezentujący barwy WKS-u Sokół Piła Paweł Kwapisz. Rzut oka na to, co dzieje się wokół ringu. Nie mówiłem jeszcze o tym, o tej scenerii, która jest zresztą bardzo ciekawa, bowiem znajdujemy się pod namiotem. Gala organizowana jest w takim nietypowym miejscu. Pierwszy raz coś takiego obserwuję. Bardzo ciekawa inicjatywa. Ciekawa sprawa jest też z temperaturą, bo tutaj jest dość chłodno. Często pięściarki, pięściarze narzekają na to, że na salach jest zbyt duszno, zbyt gorąco. Tutaj to nam z pewnością nie grozi. Dopływ świeżego powietrza jest co najmniej dostateczny. A więc płuca powinny być dobrze dotlenione w trakcie tych walk. I główni bohaterowie trzeciego pojedynku są już na ringu. Kategoria wiekowa kadet, kategoria wagowa 70 kg. Tutaj już nie ma przelewek, jest dość mocno i dość ciężko. I za moment już zaczęliśmy. W narożniku czerwonym Kamil Popielarski, MLKS Sparta Złotów i narożnik niebieski Paweł Kwapisz, WKS Sokół Piła. Dobrze zbudowanie jak na tę kategorię wagową, pomimo tak młodego wieku. Bardzo ładny lewy prosty Kwapisza. Dynamiczny jest pięściarz z Piły. Kamil Popielarski ma inicjować te ataki. Ma być pierwszy, ale na razie daje się wyszumieć Kwapiszowi. Ach, trafił mocnym prawym na szczękę Popielarskiego Kwapisz. Kolejny prawy na górę. Kilka bardzo dobrych akcentów. Pilanina, jeszcze jeden mocny prawy. No wydaje mi się, że Popielarski zaczyna odczuwać te uderzenia. Ach, kapitalnie tym razem postraszył. Trafił idealnie Paweł Kwapisz. W zdecydowanym odwrocie jest już Popielarski. Jeszcze jeden, ależ bije mocno tą prawą ręką. Nie ma pomysłu zupełnie Popielarski, jak wyłączyć tę broń z pięściarza z Piły. Myślę, że pomysłem dobrym byłoby boksowanie za lewym prostym, ale na razie nie robi tego Popielarski. A my obserwujemy naprawdę emocjonujący pojedynek. Koniec pierwszej rundy. Rundy, którą zdecydowanie wygrywa Paweł Kwapisz. Oj, musi się obudzić Popielarski, bo to, na co sobie pozwolił w pierwszej rundzie, może mieć tragiczne skutki w dwóch kolejnych odsłonach. Jednak przyjmując takie bomby z prawej ręki, można w pewnym momencie nie wytrzymać tego gradobicia. A trener Sokoła Piła na pewno może być z tej pierwszej rundy zadowolony. Stara się jeszcze rozluźnić, złapać możliwie jak najgłębszy oddech Kwapisz. Co by nie mówić, ale w Pile znają się na szkoleniu młodzieży.
Troszkę aktywniej stara się boksować Popielarski. Zobaczymy, czy to będzie recepta na agresywnego Pawła Kwapisza. Świetny lewy prosty Kwapisza. Bardzo trudny, ale myślę, że też bardzo cenny test umiejętności dla Popielarskiego. Trener Tomasz Teclaw prosi o atakowanie lewą ręką. W międzyczasie spłynęła do mnie informacja o złotym medalu Justyny Walaś. Wielkie brawa i gratulacje dla pięściarki z Tarnowa. A my wracamy do tego pojedynku. Czerwony narożnik, czerwony kask oczywiście, Popielarski, niebieski Kwapisz. Plusy dla Popielarskiego za to, że wyłączył tę prawą rękę Kwapisza. Nie daje się już tak łatwo trafiać. Ale przyjęcie, teraz atak Popielarskiego, przyjął kilka jednak lewych prostych w tej drugiej rundzie, ale zdecydowanie lepiej już rozwiązał drugie starcie Kamil Popielarski. W jego narożniku Tomasz Teclaw, trener, współorganizator także tego eventu. Ślady walki na nosie Popielarskiego są już widoczne po tych dwóch rundach. Delikatne krwawienia, ale to oczywiście w żaden sposób nie będzie przeszkadzało. Tym bardziej, że do końca zostało raptem półtorej minuty. Na pewno trochę zastrzeżeń musi mieć Tomasz Teclaw do Popielarskiego i ma. Stara się przekazać w tej minutowej przerwie swoje uwagi. Pytanie, czy Kwapisz troszkę się nie wystrzelał w tej pierwszej odsłonie. Ostatnie półtorej minuty pojedynku w kategorii do 70 kg. Zaczęło się od wymiany. Znowu prawymi trafia Kwapisz. Znakomity lewy Kwapisza. Jeszcze jeden lewy prosty. Jeszcze jeden. Trzy razy postraszył lewym dżebem Popielarskiego. Delikatny poślizg ze strony reprezentanta Sokoła Piła. Zupełnie inne oblicze Kwapisza w trzeciej rundzie. Zdecydowanie spokojniejsze, boksujący praktycznie za tylko i wyłącznie lewym prostym. I nos Popielarskiego, o czym mówiłem w przerwie, daje się we znaki, ale tutaj nie będzie problemu na pewno. Pomału przecież zbliżamy się do końca tego pojedynku. No tak, Popielarski wyłączył w pewnym momencie prawą rękę Kwapisza. To ten zmienił taktykę i zaczął trafiać lewym prostym. Ale jestem pod wrażeniem, muszę przyznać, lewej ręki Pawła Kwapisza. Dawno nie widziałem pojedynku, w którym zaledwie, albo może aż lewym prostym wygrywa się walkę. To jest tak zwana stara szkoła boksu. No znakomicie, jakbyśmy zliczyli lewe proste, które doszły do czoła Popielarskiego, to osiągnęlibyśmy liczbę, która myślę, że bardzo, bardzo zadowoliłaby zarówno samego Kwapisza, jak i jego trenera. Proszę posłuchać, jak gorąco robi się w tym namiocie. Koniec trzeciej rundy, koniec emocjonującej walki w kategorii do 70 kg. Paweł Kwapisz na naszych ekranach, bez wątpienia zwycięzca tej walki. No i proszę, pojawiamy się w Złotowie i obserwujemy tak ciekawego pięściarza, jakim bez wątpienia jest Kwapisz. Dobre warunki fizyczne, umiejętność boksowania, umiejętność przede wszystkim wykorzystania swoich warunków fizycznych, a więc długa lewa ręka, która cały czas chodziła. Trzecia runda to jest materiał szkoleniowy dla młodych pięściarzy. Oczywiście Kwapisz i Popielarski także są młodzi, ale dla tych młodszych, jak wykorzystywać swoje umiejętności, swoje warunki fizyczne. A Popielarski pokazał kawał serca do walki.
Jak przypomnimy sobie tę pierwszą rundę, w której parę potężnych bomb zainkasował Popielarski. Nie przestraszył się, nie zrobił kroku wstecz, boksował dalej. No i oczywiście werdykt mógł być tylko jeden. Paweł Kwapisz w UKS okupiła wielkie brawa za bardzo dobry pokaz boksu, bardzo dobry pokaz używania lewej ręki. Mogła się ta walka podobać. Pamiątkowe nagrody, absolutnie zasłużone. I dla Kwapisza, i dla Popielarskiego. Przecież nie byłoby tej dobrej walki, gdyby też nie Popielarski, ambitny, starający się odpowiadać. Obaj wnieśli na ring w Złotowie wszystko, co mieli. Na ten moment więcej broni w swoim arsenale miał Paweł Kwapisz. W narożniku czerwonym wystąpi reprezentantka Sokoła Piła, Marta Zielnicka. Narożnik czerwony, Marta Zielnicka, Sokoła Piła. Zadowolony, szczęśliwy Paweł Kwapisz. Nie ma się co dziwić, bo pokazał swoje rzemiosło, to byłoby za mało powiedziane. Swój potencjał na pewno na przyszłość. Warto mieć oko na tego pięściarza i obserwować kolejne przyszłe starty. I kto wie, być może kolejne sukcesy. Czekamy teraz na zawodniczkę Sokoła Piła, która już się przygotowuje do wejścia na ring, a w narożniku niebieskim wystąpi Inga Szlachcic z SKF Boxing Zielona Góra. Przed nami kolejna walka. Kategoria wiekowa junior, waga do 60 kg i ponownie zobaczymy rywalizację pań. Tu jeszcze pamiątkowe zdjęcia Pawła Kwapisza, prawdopodobnie z rodziną, z najbliższymi. Wszyscy w doskonałych humorach, jakby najmniej zadowolony Paweł Kwapisz. Oczywiście też szczęśliwy, ale sprawia takie wrażenie. Zrobiłem swoje, no co tutaj się dziwić. To robię samo, to samo robię na treningach, to i zrobiłem w walce. Zawodniczki walczyć będą na dystansie 3 rund po 1,5 minuty. Jesteśmy już na ringu. Narożnik czerwony. Marta Zimnicka, WKS Sokół Piła. A jej przeciwniczką będzie Kinga Szlachcic, SKF Boxing Zielona Góra. 3 rundy po 1,5 minuty każda. Kinga Szlachcic, bardzo ciekawa pięściarka, ale właściwie powinienem powiedzieć bardzo ciekawa kickbokserka, bowiem jest to zawodniczka, która odnosiła duże sukcesy w kickboksie. Zawsze ciekawe jest to, jak kickbokserki, kickbokserzy przedstawią się na bokserskim ringu, gdzie przecież mocno zabronione, surowo zabronione jest używanie nóg do kopnięć. Kinga Szlachcic to m.in. zdobywczyni Pucharu Świata w kickboxingu 2012 w Rimini we Włoszech, uczestniczka Mistrzostw Świata w WAKO 2012 Bratysława. Spora lista tych sukcesów i pytanie, czy to przełoży się w tej walce. Widać na pewno tę pracę nóg Szlachcic wziętą rodem z kickboxingu. Momentami frontalnie ustawia się do swojej oponentki. Dobre korzystanie z ciosów prostych. Coraz mocniejsze ciosy spadają na głowę Zimnickiej. Ale sędzia ringowy jest na razie cierpliwy, aczkolwiek oczywiście czujny. Być może nie imponuje Szlachcic warunkami fizycznymi, zasięgiem ramion, ale może podobać się jej łatwość w przedostawaniu się do półdystansu i trafianiu. Przecież to jest najważniejszym elementem bokserskim. I w tym elemencie lepsza do tej pory jest Kinga Szlachcic. 17-latka urodzona 13 września w Zielonej Górze. Według oficjalnych informacji Kinga Szlachcic w
występowała w kickboksie w kategorii wagowej do 55 kg. Tutaj widzimy jej w dywizji do 60, a więc te słowa o nie najlepszych warunkach fizycznych mają pewne przełożenie, bowiem w kickboksie Kinga boksuje w dywizji o 5 kg lżejszej. Też swobodny, spokojny obrazek narożniku bokserki z Boxing Zielona Góra, SKF Boxing Zielona Góra. Myślę, że bardzo fajnie, że pojawiają się tutaj pięściarki, pięściarze z kilku różnych klubów, łącznie z 7 bokserskich i kickbokserskich klubów, bo tak jak mówimy, SKF Boxing Zielona Góra to przede wszystkim kickboks. Wiemy, jak doskonale Paweł Kwapisz potrafił korzystać z lewego prostego. No i jakbym wywołał ten moment, idealnie Kinga Szlachcic trafia lewym jabem. Mocny prawy Kingi, ma przewagę w pierwszej rundzie, w drugiej również. Przez moment spojrzała na rękawice Marta Zimnicka, jakby sprawdzając, czy nie pojawiły się tam ślady walki, a więc krew. Ładny lewy Szlachcic z krokiem do przodu, trafiający czysto. Ach, trafiła idealnie mocnym prawym Szlachcic i myślałem, że będziemy mieli liczenie, ale sędzia odsyła Zimnicką do narożnika, żeby wytrzeć nos, ale tam chyba pojawia się krwawienie i koniec tego pojedynku. Ten bardzo mocny prawy, po którym wydawało mi się będzie wyliczona Marta Zimnicka, naruszył trochę nos zawodniczki z Piły. Ale prosimy jeszcze Martę o poczekanie. Oczywiście trzeba ogłosić oficjalnie werdykt i dopiero wtedy można zejść z ringu. Wykorzystała swoje atuty bez wątpienia Kinga Szlachcic. Jednym ciosem odebrała ochotę do walki Marcie Zimnickiej. Sukcesy w kickboxingu, również na arenie międzynarodowej, nie są w przypadku Kingi przypadkowe. Nie są wzięte znikąd, może w ten sposób. Są umiejętności poparte na pewno ciężką pracą i dzięki temu my możemy takie efekty obserwować na gali charytatywnej Podaruj Odrobinę Siebie w Złotowie. Werdykt w tym pojedynku będzie rzecz jasna tylko formalnością, bowiem przed czasem zwycięża Kinga Szlachcic przez poddanie w drugiej rundzie. Podjęła trudną rękawicę Marta Zimnicka. Taka lekcja na pewno przydaje się na przyszłość. A dla Kingi jest to kolejny kroczek budowania swojej pozycji, czy to na arenach kickbokserskich, czy też na ringach pięściarskich. I za moment rozpoczniemy pojedynek adeptów w kategorii do 38 kg. Na narożniku niemieckim Paweł Tarczyński, WKS Sokół Piła. Myślę, że to będzie ciekawe przeżycie zobaczyć między linami tak młodziutkich chłopców. Sędzia też bardzo wyrozumiały podchodzi, stara się jeszcze rozluźnić pięściarzy. Kategoria wiekowa adept. 3 minuty, 3 rundy po minucie, a więc 3 minuty walki. Ring wolny, pierwsze starcie. Czerwony narożnik. Kevin Gruchała, Gruchała Team Chojnice. Jego przeciwnikiem Paweł Tarczyński, WKS Sokół Piła.
widzimy zdecydowanie większy, wyższy i silniejszy fizycznie prawdopodobnie. Jest Kevin Gruchała. Troszkę nam to może przypominać pojedynek Dawida z Goliatem, no ale tutaj nie ma aż takiej dysproporcji, aczkolwiek widać ją gołym okiem, czy Gruchała jest większy. Nieczęsto mamy okazję obserwować pojedynek adeptów. Tu rzecz jasna przede wszystkim chodzi o łapanie szlifów, obycie się z ringiem, obycie się z atmosferą imprezy. To jest zupełnie inna specyfika niż na sali treningowej. I pierwsza runda za nami. Kevin Gruchała w ringu, obok ringu Marcin Gruchała. A my widzimy trenera Sokoła Piła. Widać było po Pawle Tarczyńskim, że te rękawice są bardzo duże w porównaniu do całego ciała. U Kevina już takiej różnicy nie ma. I za moment rozpoczniemy drugie starcie walki pomiędzy Kevinem Gruchałą, czerwony kask, i Pawłem Tarczyńskim, kask niebieski. Nie ma łatwego zadania Tarczyński w tym pojedynku. Ale dobra podwójna garda, nie dał się trafić, postraszyć Gruchale. No jakby nieco odważniej rozpoczął tę drugą rundę Tarczyński, ale sprytnie Kevin Gruchała trafił między innymi lewym na dół. No rozluźnił się Tarczyński i już wygląda to lepiej, ciekawiej. Ciemno mógłbym powiedzieć, że Kevin Gruchała osiągnął zapewne górny limit tej kategorii 38 kg, a raczej problemów z wagą nie ma Paweł Tarczyński. Wiemy oczywiście, że wśród adeptów te kategorie wagowe bardzo szybko są zmieniane z racji tego, że chłopcy po prostu mężnieją, nabierają tężyzny fizycznej. Druga naturalna sprawa, po prostu zyskują wzrost. I Kevin Gruchała, czerwony narożnik. Z dużym skupieniem słucha swojego trenera. No tam delikatny problem, wyleciała szczęka Gruchały, ale już wędruje na swoje miejsce przed upływem 60 sekund przerwy. Ostatnia minutka tej walki. Niebieski kask Paweł Tarczyński, czerwony Kevin Gruchała. Ładny lewy z doły Gruchały. Jeszcze raz próbuje tej samej akcji. Prawo w lewo, Paweł, na nogę, prawo w lewo, prawo, prawo. Na pewno przepychanki są z korzyścią dla Kevina Gruchały. Co widać przecież dokładnie na naszych monitorach, bo jest wyższy o przynajmniej głowę Gruchała. No a Tarczyński, z tego co mówi jego narożnik, przede wszystkim dużo ruchu, utrudniać życie Kevinowi. Blisko łokcie, żeby unikać też ciosów na korpus. No i ładna końcówka Pawła Tarczyńskiego.
podziękowali sobie za ten pojedynek, a my mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają pierwsze szlify pięściarzy amatorskich, adeptów. No sam limit wagowy już nam wskazuje na to, o jak młodych chłopcach mowa, 38 kg. Bardzo sportowe zachowanie Kevina Gruchały. Podziękował przeciwnikowi, podziękował narożnikowi również, Pawła Tarczyńskiego. Teraz będziemy widzieli dokładnie, jaka jest różnica wagowa, różnica wzrostowa pomiędzy Tarczyńskim i Gruchałą. I zwycięstwo Kevina Gruchały na punkty. Gruchała Team Chojnice. Zbieżność nazwisk z trenerem Marcinem Gruchałą nie jest przypadkowa. Nagrody dla zwycięzcy, statuetka. Kto wie, gdzie ci chłopcy będą za 5, 6, 7 lat w boksie amatorskim. Być może mieliśmy przyjemność oglądania przyszłych mistrzów. Tego i im, i sobie oczywiście życzymy. Tym razem walczyć będą juniorzy, a więc 3 razy 2 minuty. Waga do 64 kg. W narożniku czerwonym wystąpi Michał Kowalczyk, Spartak Łotów. Narożnik niebieski, Dariusz Witkowski, sporty, walki do styl. Kategoria do 64 kg. Za moment zobaczymy pojedynek juniorów na gali Podaruj Odrobinę Siebie w Złotowie, gali charytatywnej. Widzimy narożnik niebieski, Dariusz Witkowski, sporty walki Gostyń. Jego przeciwnikiem miejscowy Michał Kowalczyk w czerwonym kornerze, Sparta Złotów. Kategoria wagowa do 64 kg. 3 rundy po 2 minuty. Też dobrze zbudowani młodzi pięściarze. Zresztą Michał Kowalczyk ma już na swoim koncie sukcesy. Jest między innymi mistrzem juniorów okręgu wielkopolskiego tegorocznym. W finale pokonał Adriana Zielonkę z Copacabany Konin 3-0. Startował także Michał Kowalczyk na Mistrzostwach Polski Juniorów w Grudziądzu. Troszkę już tych szlifów zebrał na swoim koncie i dzisiaj czas na kolejny etap. Na pewno widać, że Dariusz Witkowski przyjechał tutaj po zwycięstwo. Jest zmobilizowany, zmotywowany. Sędzia ringowy drugi raz zwraca uwagę Michałowi Kowalczykowi, dodając, że kolejne, trzecie słowne ostrzeżenie skończy się ostrzeżeniem. Trafił z tego klinczu prawym na dół Kowalczyk, ale nie daje mu chwili wytchnienia Witkowski. Dużo szamotaniny na razie w tej walce. Delikatnie obniża pozycję Kowalczyk, a trener Tomasz Teclaw prosi o uruchomienie prawej ręki. Ostatnie 10 sekund. Bardzo szybko przechodzi do klinczu Dariusz Witkowski i w ten sposób poniekąd krzyżuje plany i szyki Michałowi Kowalczykowi, który nie do końca wie, jak się zachować w takiej sytuacji. Michał Kowalczyk, Tomasz Teclaw.
Michał Kowalczyk to również zwycięzca pierwszego turnieju Puchar Burmistrza z Bąszynka z ubiegłego roku. Pokonał wówczas Jakuba Gorgolewskiego z Copacabany Konin 3-0. Zresztą ta impreza organizowana w Zbąszynku bardzo chwalona. Czy to przez pięściarzy, czy też przez trenerów z tego regionu, którzy tam się pojawili. No i gdzieś tam czerpiąc wzorce Sparta Złotów przy pomocy miasta, przy pomocy sponsorów zechciała zorganizować swoją imprezę. I do tej pory na pewno nie możemy być rozczarowani. Obserwujemy przekrój pięściarzy z tego okręgu. Młodzików, adeptów, kadetów, juniorów, potem seniorów. A w tej chwili Michał Kowalczyk, czerwony kask i Dariusz Witkowski, kask niebieski. Bardzo obszernym lewym próbował zaskoczyć Kowalczyka Witkowski, ale w ten sposób na pewno psikusa swojemu oponentowi Witkowski nie sprawi. Tym razem sędzia ringowy już solidarnie zwraca uwagę i Kowalczykowi, i Witkowskiemu. No, obraz walki nie do końca się zmienia. W dalszym ciągu dużo szamotaniny, szarpaniny. Amerykanie powiedzieliby, że to jest tak zwany dirty boxing, a więc taki troszkę brudny boks. Mistrzem takiej sztuki pięściarskiej jest chociażby Bernard Hopkins, najstarszy mistrz świata zawodowców, który w wieku 48 lat jest w stanie ucierać nosa zdecydowanie młodszym konkurentom. A sędzia ostrzeżeniem ukarał Dariusza Witkowskiego. Obudziła się nieco publika, ale Michał Kowalczyk w dalszym ciągu nie może rozgryźć Witkowskiego. Bardzo niewygodnego, cały czas trzeba brać na to poprawkę. Ostatnie 10 sekund. Cały czas ten sam schemat walki. Szybko dąży do klinczowania Witkowski. I druga z zaplanowanych trzech rund walki w kategorii do 64 kg za nami. Główną atrakcją tego przedsięwzięcia będzie pojedynek z udziałem Przemysława Pikulika. Oczywiście ze Sparty Złotów. Musi na pewno Witkowski z dużą uwagą śledzić także poczynania sędziego ringowego. Raz już został ukarany ostrzeżeniem. Niełatwa na pewno walka do prowadzenia w ringu. Prosty przekaz trenera sportów walki Gostyń. Daj z siebie wszystko, to jest ostatnia runda, ostatnie dwie minuty. Nie ma kalkulacji. Tylko ma być mocny, elektryzujący boks. No, oby tak było, tego byśmy sobie rzecz jasna życzyli. Całą serią ciosów próbował zaskoczyć Witkowski, ale jak było doskonale widać, żaden z nich nie doszedł. Nawet nie musnął Kowalczyka. Trafił teraz Kowalczyk lewym. Dokładnie wykonał to zadanie, o które prosił go szkoleniowiec. Mam wrażenie, że na dużą próbę charakteru i przede wszystkim wytrzymałości wystawiony jest sędzia ringowy, który raz po raz musi zwracać uwagę zawodnikom, zwłaszcza Witkowskiemu.
pada z nisko opuszczoną głową. Dariusz Witkowski dokładnie o tym powiedział mu teraz sędzia ringowy. 2 sekundy walki, komenda stop, klincz, wznowienie. I w ten sposób próbuje Witkowski rozwiązać tę trzecią rundę. Nie jest to plan, który pozwoli mu wygrać to starcie, jeżeli po prostu nie będzie trafiał celnymi ciosami. Tak jak teraz właśnie. Sprytnie wyszedł, trafił prawym na górę. Moment zawahania nieuwagi Kowalczyka. I drugie ostrzeżenie dla Witkowskiego. Zatrzymanie, bardzo niezadowolony z tego, z tej decyzji sędziego jest trener Dariusza. No na pewno Michał Kowalczyk też troszkę przewinień w tej walce zrobił, ale to 2 ostrzeżenia powędrowały na konto Witkowskiego. A my za moment poznamy werdykt sędziów punktowych. I to może kilka słów o obsadzie sędziowskiej. Delegatem technicznym jest Tomasz Matela, sędzia i sędziowie to Tadeusz Krupa, sędzia klasy międzynarodowej, Eligiusz Komarowski, również sędzia klasy międzynarodowej i Zenon Dyc, dla odmiany także sędzia klasy międzynarodowej. Warunkami fizycznymi przewyższają zdecydowanie sędziego ringowego Kowalczyk i Witkowski. I na punkty wygrał tę walkę Michał Kowalczyk, Sparta Złotów. A więc gospodarze mogą się cieszyć, mogą być zadowoleni. Ich reprezentant zwycięża. A to była walka numer 6 tej gali. I bardzo przyjemne chwile dla zawodników, a więc pamiątki, statuetki, medale i dyplomy. A przed nami, proszę Państwa, kolejny pojedynek również. Szybko, płynnie przechodzi nam ta gala. Walka za walką, nie ma tutaj przerw. A więc organizatorzy starają się, jak mogą, żeby kibice, którzy przyszli do tego namiotu, nie mogli się nudzić. Na narożniku niebieskim jego przeciwnikiem będzie Zbigniew Murawski, sporty walki Gosty. Między linami ponownie zobaczymy juniorów. A więc siódma walka. Patryk Nowak, Sparta Złotów, narożnik czerwony. I Paweł Urbański, boksnik, Zielona Góra, narożnik niebieski. Ta walka, którą zapowiadałem, będzie bezpośrednio o pojedynku. Kategoria do 69 kg. A więc dokładamy 5 kg do tego, co było wcześniej. To waga w kategorii 69 kg. 3 rundy po 2 minuty. Oczywiście reguły nie zmieniają się. 3 rundy, po 2 minuty boksujemy i pora przedstawić głównych bohaterów tego pojedynku. Czerwony narożnik Patryk Nowak, Sparta Złotów. A jego przeciwnikiem w czerwonym narożniku niebieskim, w kasku niebieskim, Paweł Urbański, boksing Zielona Góra. Patryk Nowak boksuje z odwrotnej pozycji. Ależ mocno zbudowany jest Paweł Urbański. Pod względem muskulatury na pewno bije Nowaka, ale zobaczymy, czy również pięściarskie umiejętności będą po jego stronie. Myślę, że nie może się bić Patryk Nowak. Raczej powinien szukać sprytu przede wszystkim. Wyczekuje Patryk Nowak do tej pory
Urbańskiego. Wysoko stara się Patryk Nowak prawą rękę trzymać, żeby nie dawać tam miejsca Urbańskiemu. No i widzimy, jak sprytnie oszukał lewym Patryk Nowak i poleciał w liny Urbański. Ucieka od mocnej prawej Urbańskiego Nowak. I cały czas Tomasz Teclaw powtarza, żeby prawa ręka była bardzo wysoko. Odnoszę wrażenie, że troszkę problemów ma Urbański z Mańkutem. Być może nie miał okazji po prostu często sparować z leworęcznymi pięściarzami. I widzimy właśnie Pawła Urbańskiego. Boxing Zielona Góra. Klub, który specjalizuje się w trenowaniu kickbokserów, ale nie tylko. Widać po bicepsie Urbańskiego, jak mocno zbudowany jest. A tutaj ten Mańkut ze Złotowa, a więc Patryk Nowak. No i widzimy, jak Tomasz Teclaw pokazuje dokładnie Patrykowi Nowakowi, jak masz boksować. W sposób bardzo plastyczny przedstawił Tomasz Teclaw pomysł, plan na tę drugą rundę. No i trafił na dzień dobry Nowak lewym, dołożył jeszcze jeden lewy i zaczyna się teraz bitka. Ale szybciutko ucieka z takiej płaszczyzny walki, zresztą bardzo słusznie Patryk Nowak. Ach, trafił świetnie lewym Nowak. Próbował jeszcze raz bezpośrednim lewym Patryk Nowak. Bardzo dobre otwarcie tej rundy w jego wykonaniu. Chce się bić, Urbański przyjmuje to zaproszenie, ale tylko na chwilę Patryk Nowak. No jestem przekonany wręcz, że w tych mięśniach Urbańskiego musi być wielka siła, jeżeli dałby się Patryk sprowokować, tak jak w tej chwili widzimy, lewy, prawy spadł na jego głowę. To wtedy będzie w tarapatach. Musi wrócić Nowak do tego boksu z początku drugiej rundy, bardzo skutecznego, ale także efektownego. Dobry lewy w końcu, lewy prosty Pawła Urbańskiego. Nisko opuszcza ręce, jakby chciał sprowokować Nowaka. A sędzia ringowy zwraca uwagę Nowakowi, że ten trzyma. Znakomity, bezpośredni lewy sierpowy Urbańskiego. Wymiana ciosów w końcówce, lepiej z tej wymiany wyszedł Nowak, bo to on trafił lewym na górę. Koniec drugiej rundy, ciekawe i dużo ciekawsze niż pierwsze starcie. Początek zwiastował nam dominację Patryka Nowaka, który zaskakiwał, czy to prawym prostym, czy bezpośrednim lewym Pawła Urbańskiego. Na pewno byłby Tomasz Teclaw zadowolony, gdyby Nowak boksował całą rundę, tak jak na początku. Na pewno Paweł Urbański nie zrezygnuje i do końca będzie szukał swojej szansy. Siódma walka gali boksu w Złotowie.
Jesteśmy przy ulicy Wioślarskiej 4. Specjalnie na tę okoliczność postawionym namiocie. A na środku tegoż namiotu znajduje się ring. A między linami w tej chwili Patryk Nowak, czerwony kask, i Paweł Urbański, kask niebieski. Trafił mocnym lewym sierpem pod prawy łokieć Urbański. Na pewno ciekawie wyszkolonym technicznie zawodnikiem jest Patryk Nowak. Ale momentami brakuje jeszcze precyzji. Aj, jakby trafił tym bezpośrednim lewym, wręcz musnął brodę Urbańskiego, dołożył i raz jeszcze ten lewy. Ale musi rozpoczynać akcję Nowak prawą ręką, przygotować sobie miejsce, złapać dystans i dopiero wtedy wystrzelić lewym. On troszkę uparł się na to, że bezpośrednim lewym postraszy Pawła Urbańskiego. Widzimy krew w okolicach nosa Patryka Nowaka. Oczywiście to jest ostatnia runda, nie będzie tutaj żadnego problemu z dokończeniem tej walki. Nie jest to żaden krwotok, tylko delikatne krwawienie, które na pewno nie przeszkodzi Patrykowi Nowakowi. Myślę, że nawet go nie zdekoncentruje tak na dobrą sprawę. A Urbański, to co widzieliśmy przed chwilą, nisko opuszczone ręce, pojedynczy zryw, 2-3-4 zadane ciosy, odwrót i powrót do tego samego. Nisko opuszczone ręce i polowanie na jedną szybką, krótką akcję. Koniec trzeciej rundy walki pomiędzy Patrykiem Nowakiem i Pawłem Urbańskim. A nam pozostaje czekać na werdykt sędziowski. Dwa zupełnie różne style walki spotkały się. Jeden mańkut, niewygodny, techniczny. Mowa o Nowaku. A drugi zawodnik mocno zbudowany, silny fizycznie. Opierający swój boks na pojedynczych zrywach. W tej chwili zwracam się oczywiście do Pawła Urbańskiego. Na punkty zwycięża Paweł Urbański, boksik Zielona Góra. Paweł Urbański zwycięża na punkty. I wydaje się to być decyzją słuszną, jednak troszkę za mało Patryk Nowak dał z siebie w tej walce. Wydaje się, że nie wykorzystał w pełni swojego potencjału, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że nie wykorzystał w połowie tego, co potrafi. Ale oczywiście niewygodny jest Paweł Urbański i to trzeba zaznaczyć. Siódma walka za nami i za moment kategoria do 75 kg. Michał Bełka z Twarda Złoto. I kolejny z gospodarzy, rzecz jasna, Michał Bełka, Sparta Złotów, czerwony narożnik. Jest to waga do 75 kg. Kategoria junior, to jest 3 razy 2 minuty. Ring wolny, pierwsze starcie. W dalszym ciągu jesteśmy w kategorii wiekowej junior. 3 rundy po 2 minuty. Czerwony kask Michał Bełka. Niższy od swojego przeciwnika, którym jest Zbigniew Muraski, Sporty Walki Gostyń. Od samego początku Michał Bełka próbuje pokazać swoją wyższość. Ach, trafił mocnym prawym. Gdyby ciut precyzyjniej zadał ten cios, to moglibyśmy być świadkami efektywnego nokautu. Nie trafił jednak na brodę, tylko zahaczył
delikatnie Murawskiego, ale świetny lewy. Strasznie naładowany wyszedł do tego pojedynku Bełka. To jest pięściarz, który potrafi wygrywać przed czasem. On w ubiegłym roku zwyciężył w turnieju o Puchar Burmistrza z Bąszynka i tam zwyciężył przez RSC Maksyma Zapalskiego. A więc zdolność wykańczania roboty przed ostatnim gongiem na pewno jest po stronie Michała Bełki. Jeszcze jeden mocny prawy pięściarza ze Złotowa. Bardzo dobry początek, bardzo dobra pierwsza runda Bełki. Bardzo ruchliwy jest, nie daje się trafiać Murawskiemu do tego. Ma dużą łatwość w zaskakiwaniu swojego przeciwnika i bez wątpienia wygrywa tę pierwszą rundę. Te prawe w wykonaniu Bełki z jednej strony wydają się niegroźne, obszerne, ale jak popatrzymy na ich skuteczność, to prawda jest zupełnie inna. Nie radzi sobie z tymi ciosami Murawski, ostatnie 10 sekund pojedynku. I tym razem dla odmiany lewy na dół w wykonaniu Bełki. Może się podobać Bełka, rozluźniony. Wybił pierwszy gong i natychmiast Bełka zaczął robić swoje. A my spoglądamy na Zbigniewa Murawskiego. W tym roku była okazja zobaczyć tego pięściarza między innymi podczas soboty bokserskiej w Poznaniu. Tam przegrał z Sebastianem Krężlewiczem 0-3. Pierwsza runda na pewno nie jest obiecująca w wykonaniu Murawskiego, ale ja myślę, że to przede wszystkim ze względu na bardzo dobrą dyspozycję Bełki. Podczas tej gali już widzieliśmy kilka takich pojedynków, które zmieniały zupełnie swój przebieg. Ale patrzę, spoglądam na Bełkę, on jest tak zmobilizowany, tak naładowany wielką chęcią i ambicją, że prawdopodobnie chciałby wręcz się rozkręcać. Nie tylko podtrzymywać to, co robił w pierwszej rundzie, ale boksować jeszcze efektowniej. Widzimy doskonale na początku. Lewy na dół, prawy na górę. No, ugięły się teraz nogi przed Zbigniewem Murawskim. Ten początek drugiej rundy pokazał nam, że również Murawski zamierza boksować inaczej. Lewy, prawy, cały czas w ten sposób próbuje boksować Bełka. Mocny prawy ponownie, Murawski w opałach. Chwila spokoju i natychmiast zaskakuje Bełka. Prawdziwy bokserski żywioł z tego pięściarza. On nie zamierza i chyba nie toleruje spokoju między linami. No to jest na pewno jakaś strategia, tak? Spokojnym można być po treningu, przed treningiem. Ale na treningu, a tym bardziej na walce, trzeba pokazać z siebie wszystko i taką dewizą kieruje się na pewno dzisiaj Michał Bełka. Często się mówi o takich zawodnikach, że oni nie zabierają jeńców, używając slangu wojennego, tylko idą na całość. Proszę bardzo, odsłonił prawy, lewy dół Zbigniew Murawski i natychmiast został uderzony w to miejsce, a więc też spryt i po prostu dobra widoczność tego, co dzieje się między linami po stronie Michała Bełki. Ale brawa też dla Zbigniewa Murawskiego, bo on się postawił po tej pierwszej rundzie, która nie była najlepsza w jego wykonaniu. Bardzo szybkie tempo tego pojedynku, czekamy na rundę trzecią. Speaker chwali zawodników za wysokie tempo walki, można się pod tym podpisać. To są przecież juniorzy w kategorii do 75 kg, nie zapominajmy o tym. To nie są leciutkie dywizje, w których łatwiej o szybkość, łatwiej o błyskotliwość, łatwiej także o
dobrą, żelazną kondycję, jednak w wadze 75 to już trzeba to wszystko podeprzeć naprawdę ciężką pracą. Ostatnie dwie minuty walki pomiędzy Bełką i Murawskim. Widać, że Złotów żyje boksem. Publiczność cały czas żywo reaguje na to, co dzieje się między linami, podpowiadając zawodnikom, dzieląc się swoimi uwagami, radami. Atmosfera jest pięściarska w tym mieście. To za sprawą oczywiście Sparty, klubu, w którego barwach boksuje m.in. Michał Bełka. Czy zobaczymy jeszcze w tym pojedynku przyspieszenia Michała Bełki rodem z pierwszej rundy? Mówiłem o tym, że Bełka bije obszernie te ciosy z prawej ręki. W pierwszej odsłonie trafiał, ale jednak w dalszych fragmentach walki nie ma już takiej łatwości w zaskakiwaniu Murawskiego, który najwidoczniej wyciągnął odpowiednie wnioski. A to jest rzecz jasna duża sztuka. Boks jest zmiennym sportem i trzeba prężnie analizować poczynania swoich przeciwników, jeżeli chce się osiągać sukcesy, czy to na arenie krajowej, czy tym bardziej międzynarodowej. Wydaje się już lekko zmęczony Michał Bełka. Podejrzewam, że... Ach, fantastyczny prawy Bełki, zachwiał się Murawski. No i proszę bardzo, na zmęczeniu Bełka wystrzelił idealnym prawym. Duże problemy z ustaniem miał Zbigniew Murawski. Lekki taniec pod koniec rundy Murawskiego, ale ustał i sędzia liczył na stojąco. Ależ groźny jest Michał Bełka. Jeszcze mocny lewy. Gdyby miał trochę czasu, to prawdopodobnie wykończyłby Murawskiego. Jeden, drugi cios za moment. Mielibyśmy zakończenie przed czasem, jednak z pomocą Zbigniewowi Murawskiemu przyszedł kończący ten pojedynek gong. Wielkie brawa dla Michała Bełki. Bez wątpienia wygra ten pojedynek, a gdyby w moim odczuciu miał jeszcze pół minuty, to wykończyłby swoje dzieło przed czasem. Odporny jest na ciosy Murawski. To liczenie po takiej bombie. Nogi się ugięły, ale jednak charakter z całą pewnością Murawskiego jest nieugięty. Ustał. Nie cofnął się, co też jest istotne i ważne. A Michał Bełka dostarczył nam naprawdę solidną, dużą dawkę emocji. Tutaj oczywiście nie będzie żadnej niespodzianki. Michał Bełka zwycięża na punkty, a kibice, publiczność dziękuję brawami. I jest co oklaskiwać bez wątpienia. Wydawało się, że za moment Bełka siądzie nam już kondycyjnie w tej trzeciej rundzie. I jeden błysk tak naprawdę, jeden moment zagapienia Murawskiego. Mocna bomba z prawej ręki, liczenie i zupełnie wiatr w żagle zyskał Bełka, jakby zapominając o tym, jego organizm zapomniał o tym, że jest zmęczony. Ruszył do końca, polował na efektowne zakończenie. Sama walka była efektowna i to jest najistotniejsze. I czas na kolejny pojedynek. To co mówiliśmy, bardzo szybko przechodzimy z walki do walki. Nie ma czasu, żeby się ponudzić. Tym bardziej, że tutaj nudy nie powinno być, bowiem przed nami walka seniorów. Widać jedną podstawową różnicę? Na pewno widać. Brak kasków. Zmiana AIB widoczna także na ringu w Złotowie.
czerwonym narożniku, czerwonym stroju Piotr Olczak, Sparta Złotów, a jego rywalem Wojciech Kuzia, Sporty Walki Gostyń. I tutaj każde uderzenie ma swoją wymowę, nie ma już kasków, a więc innowacja rodem z zawodowego boksu, ale zapomniał Wojciech Kuzia o ochraniaczu na szczękę. I wznawiamy walkę. O szybsze uderzenia prosi Tomasz Teclaw Piotra Olczaka. Oj, mamy na deskach Wojciecha Kuzia, ale to nie było po uderzeniu. Troszkę nieskoordynowany jest po prostu Kuzia. Nisko opuszcza głowę i w ten sposób próbuje zaskoczyć Olczaka. Trzy ciosy, przepuści trzy. Przepuści trzy. Prawy, lewy, prawy. Nie daje się Olczak sprowokować do bitki w tej pierwszej rundzie. Chce boksować swoje. Chce być stroną dominującą. No wiemy doskonale, że na każdej wojnie są ofiary. Jeżeli wdajesz się w bitkę, to oczywiście możesz zakończyć pojedynek pięknie, ale sam możesz zostać trafionym. I zawsze jest ten dość duży jednak margines błędu. Boksując na dystans podejmujesz mniejsze ryzyko. Stara się dość spokojnie toczyć tę walkę Olczak i tu się nic nie zmienia w tej pierwszej rundzie. I pojedyncza akcja, tak jak teraz, lewy, prawy. Troszkę jakby niepewny był Wojciech Kuzia. Ale za bardzo na siłę próbuje Olczak. Więcej luzu, więcej dynamiki. Wtedy prawdopodobnie uderzenia będą miały po prostu większą wymowę. Aktywnie Kuzia w obronie. Ostatnie polecenia i zalecenia narożnika Wojciecha Kuzi przed pierwszym gongiem były takie, żeby dużo balansował, dużo ruszał głową. Nie był łatwym, statycznym celem dla Piotra Olczaka. Stara się ten plan wywiązywać Wojciech Kuzia. Próbuję trochę podsłuchać, co mówi w narożniku trener Wojciecha Kuzi, ale nie ma tam nerwowości. To mogę powiedzieć na pewno. Jest spokój i takie chłodne, zimne podawanie uwag. ...60 sekund wykorzystane do maksimum przez trenera Sportów Walki Gostyń. Jak zawsze żywy, energiczny Tomasz Teclaw. Można odnieść wrażenie, że boksuje razem ze swoim pięściarzem. Pierwsza runda spokojna walki pomiędzy Olczakiem a Kuzią. Spokojna, bo w taki sposób chce boksować Piotr Olczak, trzeba sobie to powiedzieć uczciwie. Kuzia wolałby szalony boks. Brawo, brawo. Pójdę lewym, nie czekaj. Już, nie tak. Zaczyna coraz aktywniej używać lewego prostego Piotr Olczak, z tym, że dobrze za podwójną gardą chowa się Kuzia. Tutaj prawdopodobnie przydałyby się kombinacje uderzeń. Ale widać, że jest respekt Kuzi do Olczaka i Olczaka do Kuzi.
co pewnie też spowodowane jest zdjęciem tych kasków. W końcu AIBA zdecydowała się na taki krok. Cel podstawowy to uatrakcyjnienie rywalizacji mężczyzn. I na pewno pod tym względem cel został osiągnięty, bo walki są bardziej emocjonujące. Zdecydowana większość pięściarzy w rozmowach prywatnych przyznaje też, że wygodniej po prostu jest boksować bez kasku. I pojedynczy lewy prosty oczaka. Tylko na lekkich przyspieszeniach boksuje Piotr Olczak, ale właściwie zupełnie nieaktywny w ofensywie jest Wojciech Kuzia i taki sposób pojedynkowania się, a więc dość, no nie chciałbym powiedzieć, że ślamazarny, ale dość oszczędny w energię, dość oszczędny w zadawane ciosy pozwala Olczakowi prawdopodobnie prowadzić na kartach punktowych. Trafił w końcu Kuzia lewym prostym. Ale wydaje mi się, że jest mocno już zmęczony Wojciech Kuzia. Po tym celnym lewym prostym złapał głęboki oddech. Ostatnie 10 sekund przydałoby się przyspieszenie i właśnie robi to Piotr Olczak. Chce zaakcentować tę końcówkę. Takie sprytne akcentowanie końcówek znamy przede wszystkim z ringów zawodowych, gdzie często ostatnie 10-15 sekund decyduje o tym, kto wygrywa dane starcie. Ostatnia runda wobec tego przed nami. I rzut oka na to, co dzieje się wokół ringu. Tutaj Zbigniew Murawski, który pewnie jeszcze wspomina swój pojedynek z Michałem Bełką. Pojedynek, o który obfitował w mocne ciosy, obfitował w emocje. Na pewno inny schemat rywalizacji obserwujemy w pojedynku Piotra Olczaka z Wojciechem Kuzią. Ale o to też chodzi, żeby na takich galach mieć przekrój. Nie tylko jednowymiarowość, a więc rywalizacja cios za cios, ale też szukanie swojego miejsca, szukanie celnych uderzeń, sposób przechytrzenia przeciwnika. A tak do tej pory boksuje Piotr Olczak. Ale mimo wszystko mamy nadzieję, że w trzeciej rundzie zobaczymy nieco więcej ofensywnych popisów. Spięty jest Kuzia. Było widać to przy tym przestrzelonym prawym, gdzie ręka była sztywna. No i proszę, cios za cios w końcu. Nie były to na pewno mocne akcenty, ale jednak widoczne. Prosi o przyspieszenie trener Piotra Olczaka. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu. Kolejny przestrzelony, tym razem lewy sierp Kuzi. Skuteczność tych ciosów sierpowych Wojciecha nie jest dobra, delikatnie mówiąc. A prawdę mówiąc jest po prostu słaba. Zbyt sztywny. To jest podstawowa jakby, podstawowy zarzut do Wojciecha Kuzi.
ściągnął Kuzia Olczaka. I ostatnie sekundy ostatniej rundy walki pomiędzy Olczakiem a Kuzią. Bardzo ładnie lewym z dołu trafia Olczak. Można byłoby się spytać, dlaczego tak późno. Trzeba przyznać Olczakowi i Kuzi, że chaosu nam nie wprowadzili w ringu. Ale jeżeli mielibyśmy coś zarzucić, no to nie wprowadzili też wielkich emocji. I ostatnie 10 sekund zdoła któryś z nich zaakcentować tę końcówkę. Dał sygnał do ataku Kuzia. I koniec. Koniec trzeciej rundy. Walka oczywiście seniorów. Walka numer 9 podczas tej gali. Za moment zobaczymy dwa pojedynki z udziałem dziewcząt kadetek, ale zanim to nastąpi, no to musimy poznać zwycięzcę tego pojedynku. Czeka na dobre wieści Piotr Olczak. I doczekał się dobrego newsa. Piotr Olczak zwycięża na punkty po bardzo spokojnym, przemyślanym, analitycznym pojedynku z Wojciechem Kuzią. Jeszcze dyskusja obu zawodników i tradycji staje się zadość czas. Także na dyplomy, na medale i statuetki. A teraz zobaczymy w pewnym sensie bratobójczy pojedynek, można byłoby powiedzieć siostrobójczy, z pół żartem, pół serio, bowiem to będzie rywalizacja dwóch pięściarek ze Złotowa, dwóch pięściarek reprezentujących barwy Sparty. Weronika Gwit na naszych ekranach, a teraz Agnieszka Głos. Kategoria wagowa do 70 kg, kategoria wiekowa kadetki, 3 minuty po półtorej minuty. Trzy rundy po półtorej minuty oczywiście. I Agnieszkę Głos i Weronikę Gwit oglądaliśmy na naszych antenach w sierpniu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Obie dziewczyny sięgnęły tam po brązowe krążki, przegrały w półfinale. Ale sam awans na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży jest już pewnego rodzaju wyróżnieniem. Boks kobiet ma to do siebie, że potrafi przysporzyć dużych emocji, dużej adrenaliny. Głównie przez wielkie serce do walki dziewcząt, wielką ambicję, ale także ofensywny boks, bo często zdarza się tak, że kobiety nie mają biegu wstecznego, tylko jadą do przodu. Tutaj mimo wszystko na razie początek nie ma lawiny. Przypominam, że na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży poza tymi dziewczętami boksowała m.in. Justyna Walasia, więc złota medalistka Mistrzostw Świata Kadetek i Juniorek. Z tego miejsca serdeczne gratulacje i wielkie dzięki dla Justyny. Widać, że trenerzy na pewno pracują dużo i nad Agnieszką, i nad Weroniką, bo jest spokojniej w porównaniu do tego, co prezentowały na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Agnieszka przegrała przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie z Anetą Gojko. A Weronika zyskała 3 rundy doświadczenia z Aleksandrą Smuklerz, z Radomia Karadą. W końcówce przepuszcza swój atak Weronika Gwit.
I runda pierwsza za nami. Widzimy doskonale, że problem prawdopodobnie w Agnieszki Gos z nogą. Solidny bandaż na prawej nodze Agnieszki. Może za moment to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten uraz, nie wiemy jak poważny, o właśnie, widać ten bandaż, nie będzie przeszkadzał Agnieszce. Chociaż od razu po zejściu do narożnika noga została schłodzona wodą, a więc prawdopodobnie jakiś tam ból jednak się pojawia. Ring wolny, drugie starcie. I druga runda walki pomiędzy Weroniką Gwit, narożnik niebieski, i Agnieszką Gos, narożnik czerwony. Obie pięściarki reprezentują Spartę Złotów. Obie z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży przywiozły brązowe medale. Sprytnie Weronika Gwit skraca dystans do Agnieszki Gos. Jeszcze jakby zostało to podparte uderzeniami, najlepiej celnymi, no to wtedy byłoby bardzo fajnie. Pierwszy impuls Agnieszki Gos, lewy prawy. Krótka seria ciosów, na pewno niebolesnych Weroniki Gwit, ale jednak dochodzących do celu. Inicjatywa w tej rundzie po stronie Weroniki Gwit. No i zakończyliśmy tym sposobem drugą odsłonę walki pomiędzy Gwit a Weroniką, a Agnieszką Gos. A speaker w międzyczasie przypomina nam główną ideę tej imprezy, na której w tej chwili się znajdujemy, a więc podaruj odrobinę siebie. Gala charytatywna, której celem jest zgromadzenie pieniędzy na protezę dla miejscowej Marysi Piechowskiej. Tutaj pięściarki i pięściarze toczą pojedynki sportowe. Z kolei Marysia toczyła walkę najważniejszą w swoim życiu z nowotworem. Ten pojedynek wygrała, ale niestety okupiła to zwycięstwo amputacją prawej ręki. I cel jest taki, żeby zebrać 150 tysięcy złotych na protezę dla tej młodej dziewczyny. Weronika Gwit i Agnieszka Gos, kategoria do 70 kg. Ataki Weroniki Gwit mogą sprawiać wrażenie nieskoordynowanych, chaotycznych, ale mimo wszystko raz na jakiś czas któreś z tych uderzeń dochodzi do głowy Agnieszki Gos. Chociaż zaznaczamy, że nie są to ciosy mocne, które zrobią jakiekolwiek wrażenie na Agnieszce, ale no, na sędziach punktowych mają prawo. Nastawiła się na prawy z dołu w końcówce Weronika Gwit.
Ładny lewy prawy Agnieszki Gos i koniec tego pojedynku. Agnieszka Gos na naszych ekranach, trener Tomasz Teclaw. A my poczekamy na to, co wymyślili po tych trzech rundach sędziowie. A właściwie sędzia, bo widzę, że jedna karta punktowa od jednego sędziego wędruje w ręce delegata technicznego. I za moment speaker przedstawi nam werdykt. Na punkty zwycięża Weronika Gwit. Weronika Gwit zwycięża na punkty. Brawa również dla Agnieszki Gos. Agnieszka nastawiła się raczej na pojedyncze ciosy, ewentualnie kombinacje lewy-prawy. Weronika za to próbowała kombinacjami uderzać częstszymi, złożonymi z kilku ciosów. No i prawdopodobnie to zapewniło jej zwycięstwo. Statuetkę i dyplom. Kolejny pojedynek kategorii kadetek. Również waga do 70 kg. A to za chwilę jeszcze pamiątkowe zdjęcie zapytam. Kategoria 70 kg. A my zostaniemy w kategorii do 70 kg. Zostaniemy w rywalizacji dziewcząt. A zobaczymy walkę pomiędzy Magdaleną Bober, Sparta Złotów w narożniku czerwonym. Właśnie w tej chwili Magdalena pojawiła się już na ringu, a jej przeciwniczką będzie Eliza Poniedziałek, obraz Bąszyń. Reguły rzecz jasna się nie zmieniają. 3 rundy. Przepraszam, po 1,5 minuty. Eliza Poniedziałek nie bez kozery wywoływana przez naszego operatora, bowiem jest to srebrna medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013 w Łodzi. I zaczynamy pierwszą rundę. No na papierze wydaje się faworytką być Eliza Poniedziałek, opierając się oczywiście na tej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, którą mieliśmy okazję śledzić na naszych łamach. Eliza właśnie lubi taki boks ofensywny, wywierający presję. A Magdalena Bober sprawia wrażenie, no takiej lekko na razie, nie wiem, czy może przestraszonej, może nierozgrzanej. W każdym razie bardzo spokojnej. Magdalena Bober na pierwszej gali w Złotowie, która odbyła się 7 lipca tego roku, zremisowała z Roxaną Wysmyk. Chciałaby na pewno na swoim terenie zapisać zwycięstwo, ale widzimy na biegu wstecznym Bober. Trafia prawie Eliza Poniedziałek, jeszcze jeden prawy. Spojrzała się przez moment na swojego trenera Magdalena Bober, zapominając o defensywie, ale szybko odpowiedziała. No jeszcze nie kończymy, jeszcze nie kończymy. Był sygnał, że ostatnie 10 sekund, ale za chwilę usłyszymy taki sygnał. O właśnie, który oznacza koniec rundy. Troszkę jakby rozproszona Magdalena, zwłaszcza po przyjęciu prawego od Elizy Poniedziałek. Eliza Poniedziałek, poza tym, że prezentowała się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, to także prezentowała się na niedawno zakończonych 8 Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska, które zresztą również transmitowaliśmy, co było, przyznam szczerze, przyjemnością, bo tam boksowały takie pięściarki jak Liza Whiteside, Natasha Jonas, czy też kilka innych mocnych zawodniczek.
Tam Eliza przegrała w ćwierćfinale swoją walkę z Olgą Moczałą 1-2. Ale troszkę tych doświadczeń w ostatnim czasie poniedziałek zapisuje na swoim koncie. Powinny one procentować. Zobaczymy, czy zaprocentują w walce z Magdaleną Bober. Ładnie zaczyna się odgryzać lewą ręką Magdalena Bober. I było widać, że przez moment zdezorientowana była poniedziałek, jak zaczął śmigać ten lewy prosty wokół jej głowy. Zmieniła sposób walki, to bardzo sprytnie i bardzo ładnie Magdalena Bober. Kiedy tylko poniedziałek chce zrobić krok do przodu, skrócić dystans, to Magdalena Bober strzela lewym prostym. Ale poniedziałek ma tak niezłomny charakter, że na pewno nie zrezygnuje. Dobra końcówka Magdaleny Bober, dwa ciosy spadły na głowę Elizy Poniedziałek. Kto by się spodziewał po pierwszej rundzie, że aż tak odmieni losy tego pojedynku Magdalena Bober. Wydawało się wręcz w końcówce pierwszej odsłony, że Magdalena już z troszkę takim politowaniem wręcz patrzyła w kierunku swojego narożnika. A to minuta przerwy, dyskusja ze szkoleniowcem. Również z Agnieszką Głos, która jest w jej narożniku. No i proszę, mamy zupełnie inny obraz walki, a Eliza Poniedziałek, podstawowe pytanie, jakie sobie teraz zadajemy, to co zrobi z tym aktywnym lewym prostym Magdaleny Bober? Jeżeli zrobi to, co w drugiej rundzie, czyli zasadniczo niewiele, to będzie miała problem, żeby wygrać trzecią odsłonę. Troszkę inna jest to Eliza Poniedziałek niż czy to z Mistrzostw Śląska, czy z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zwłaszcza. Tutaj właśnie można byłoby nawiązać trochę do tych Mistrzostw Śląska z tej racji, że tam również Eliza przespała jedną z rund. Być może to była druga, już tak dokładnie nie pamiętam, ale był taki moment, że jedną z rund Eliza przespała i przez to nie pokonała Olgi Moczały. Bober wydaje się, że uwierzyła w swoje siły, uwierzyła w to, że może tę walkę wygrać. Ale przede wszystkim lewy prosty Magdaleno. Myślę, że to samo myśli Tomasz Teclaw. Prawe Bober nie są już tak skuteczne i teraz poniedziałek zamknęła Magdalenę w narożniku, no ale ściąga Magdalena Bober i tutaj należałoby jednak troszkę przynajmniej napomknąć lekką uwagę w jej stronę. Widzimy, jak wiele w boksie znaczą warunki fizyczne, zwłaszcza gdy umie się z nich korzystać. Tak jak robi to w trzeciej rundzie Magdalena Bober. Trafia raz po raz tym lewym, ale odgryza się Eliza Poniedziałek, przez co oglądamy naprawdę ciekawą walkę. Stanęła w pewnym momencie w takiej kowbojskiej frontalnej pozycji Eliza Poniedziałek, jakby chciała powiedzieć, no strzelaj, strzelaj, a ja też strzelaj, zobaczymy, która z nas wyjdzie na tym lepiej. Prawdziwa metamorfoza Magdaleny Bober. Nagle zaczęły wchodzić jej też prawe proste. Boksujemy dalej, jeszcze nie ma końca. Magdalena pewnie żałuje, że ta walka się skończyła, bo się rozkręcała z każdą kolejną minutą. No brawa, brawa, bo tak jak wspominałem, po pierwszej rundzie raczej bym nie pomyślał, że Magdalena Bober zdoła dyktować warunki tego pojedynku, a tak długimi fragmentami przecież było. K
karta punktowa jest gotowa, a więc za moment przekonamy się, która z dziewcząt tę walkę zapisze na swoją korzyść. Być może był remis, zobaczymy, poczekamy, posłuchamy i wtedy już będziemy wszystko wiedzieć. W walce Magdaleny Bobel z Lizą poniedziałek, walka nierozstrzygnięta, więc remis. A więc remis, remis pomiędzy poniedziałek a Bober, ale tutaj przede wszystkim wielkie brawa dla Magdaleny Bober. Biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej rundzie, a działo się niekorzystnie dla niej i kolejne dwie odsłony, no to należy jej szacunek tej, dla tej zawodniczki. A Eliza znowu wróciły. Troszkę te błędy z międzynarodowych mistrzostw Śląska. Przespany. Fragment walki, nawet długi fragment. Nie pozwoliły jej wygrać tego pojedynku. A przed nami, proszę Państwa, już dużymi krokami zbliża się walka dzisiejszego dnia. A my zobaczymy już za moment najważniejszy pojedynek tego dnia. Czy będzie najciekawszy? Oby, oby był najciekawszy. A te emocje ma zagwarantować nam Przemysław Pikulik ze Sparty Złotów. Od razu wiwaty, oklaski dla tego pięściarza. Dwukrotny medalista mistrzostw Polski. Nie ma już tutaj przelewek, to jest gwiazda Sparty Złotów, tak możemy powiedzieć śmiało. A jego przeciwnikiem będzie Piotr Matuszak, Stella Gniezno. Oczywiście walka seniorów. Trzy rundy po trzy minuty. Walka bez kasków. Więc te emocje, na które liczymy, nie są bezpodstawne i oby spełniły się w ringu. Przemysław Pikulik w tym roku sięgnął m.in. po brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w Zawierciu. Boksował także na turniejach z cyklu Grand Prix, ale się zaczął agresywnie Przemysław Pikulik. Co przeciwstawi Piotr Matuszak w tej walce Pikulikowi? Faworytem na pewno Matuszak nie jest i zachwiał się po tym prawym, ale to był poślizg. To był poślizg, nie faktyczne odczucie mocnego prawego, tylko delikatny poślizg, tak jest, prosimy o wytarcie. Ale widać gołym okiem, że niesamowicie dynamiczny jest Przemysław Pikulik. Niejednokrotnie ma problem Pikulik, bowiem nie każdy chce z nim boksować. Pokazuje tutaj Piotr Matuszak jakąś kontuzję, czy też tak jakby jaki, soczewka czyżby? Nie do końca, prawdę mówiąc, dostrzegam o co chodzi. No może nasz realizator lepiej to pokaże, bo ja przez moment myślałem, że tutaj jest problem z soczewką. No i chyba się nie pomyliłem, tak jest. No to już trzeba dużej precyzji, żeby nie popełnić błędu i odpowiednio sobie z tym poradzić. Ale nie boi się Matuszak Pikulika. Stwierdził, że i bez soczewki sobie poradzi. No niecodzienna sytuacja. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No cóż, to jest boks, takie rzeczy się zdarzają, ale wznawiamy walkę, wznawiamy ten pojedynek. Ale nie może stać w miejscu Matuszak, proszę bardzo, kapitalna akcja Pikulika. Dwa czyste ciosy na górę i liczony jest bez wątpienia, odczuł te ciosy Piotr Matuszak, ale chce dalej walczyć. Dynamit w ringu. Przemysław Pikulik, czy wykończy robotę? Czasu chyba nie zostało już za wiele. Jeden moment, w którym Matuszak stanął w miejscu i natychmiast został skarcony.
I czy dziwią się Państwo temu faktowi, że Pikulik często pojedynki wygrywa walkowerem? No chyba nie, widać, że jest niebezpieczny. To jest 94 rocznik, młody wciąż chłopak. Musi uciekać z narożnika Matuszak, o to prosi go jego sekundant, jego trener. A Pikulik teraz chce się troszkę pobawić jakby z Matuszakiem. Nie poszedł za ciosem i raz jeszcze trafił jakby na przekór tym słowom lewym sierpowym w narożniku Matuszak, ale odpowiada ambitny zawodnik Stelli Gniezno. Świetny lewy prosty Pikulika. Ależ ma niesamowitą łatwość w zadawaniu czystych uderzeń Pikulik. Świetny, sprężysty lewy prosty. To już jest taki typowy, seniorski, męski, sztywny lewy dżeb. Przyjął teraz atak Matuszaka na podwójną gardę Pikulik, ale brawa dla Piotrka za to, że próbuje się odgryźć Pikulikowi. Nie przestraszył się. Dwa mocne ciosy na korpus. Odpowiedź Matuszaka na górę. Ach, wspaniale wystrzelił Pikulik. Prawym jeszcze jeden, prawy, ale pokaz boksu ze strony Przemysława Pikulika. Prawy na górę, lewy na dół, drugie liczenie. Fenomenalna postawa Przemysława Pikulika. No niewiarygodne, jak łatwo. No niesamowicie łatwo. Karci każdy błąd Matuszaka Przemysław Pikulik. I koniec tego pojedynku. Standing ovation to należy się Przemysławowi Pikulikowi za ten pojedynek, ale także brawa za charakter, ambicje i odporność na ciosy Piotra Matuszaka. Miały być emocje, miały być gorąco, miał być pokaz Przemysława Pikulika, no i był. Ileż mocnych, czystych ciosów on jest w stanie zadać. Niesamowite, niesamowity dynamit Przemysława Pikulika. Mamy perełkę w Złotowie. Mają ją oczywiście trenerzy. Tomasz Teclaw, cały klub Sparta Złotów. Oj, trzeba dużą uwagę i dużą baczność zwrócić na Przemysława Pikulika. Przez RSC w pierwszej rundzie zwycięża Przemysław Pikulik. RSC w pierwszej rundzie zwycięstwo Przemysława Pikulika. Proszę zobaczyć, jakie piękne sportowe zachowanie Pikulika pokazuje, że wielkie brawa należą się również Matuszakowi. Wyszedł do ringu, nie przestraszył się Pikulika, mało tego, robił co mógł. Przecież były też momenty, w których atakował Przemysława, no ale nie da rady wygrać z tak dynamicznym, precyzyjnym, zdeterminowanym, zdecydowanym pięściarzem, jakim dzisiaj był Pikulik. Pamiątkowe medale, jak najbardziej zasłużone dyplomy i jak najbardziej zasłużone brawa dla Przemysława Pikulika oraz Piotra Matuszaka. Jest na ringu Przemysław Pikulik. Jeszcze jakiś prezent przygotowany dla Pikulika. Pana Tomasza Widera zapraszam, również zapraszam na ring także Mariusza Widurka, właściciela Zacisza. Teraz czas na oficjeli, którzy absolutnie zasłużenie ukoronują Przemysława Pikulika. Oj, jak mało kto zasłużył Pikulik na takie nagrody. Przemysław Pikulik, obdarowany właśnie przed momentem. I pan Tomasz Wider również dziękuję serdecznie. I panu Mariuszowi Biedrkowi dziękuję. Jeszcze prosimy o zdjęcia oczywiście dla fotoreporterów. Ja dziękuję wszystkim. Pamiątkowe zdjęcia. Uczestniczyli dzisiaj w tej wspaniałej gali. Wspaniałe zakończenie gali w Złotowie występem elektryzującym absolutnie Przemysława Pikulika. Mówię o tym raz jeszcze. Trzeba mieć uwagę, mieć czujne spojrzenie na tego pięściarza, który jest z całą pewnością przyszłością polskiego boksu. Szeroka gama walk, adeptów, młodzików, młodziczek, kadetek, juniorek, juniorów. Było ciekawie, tym bardziej, że przypominam, była to gala charytatywna, która ma pomóc chorej dziewczynie w zakupie protezy. Brawa więc dla organizatorów, brawa też dla pięściarzy, którzy zechcieli włączyć się do tego projektu. I oczywiście brawa dla tego, który miał dać największy pokaz boksu i nie zawiódł, Przemysław Pikulik.
To wszystko ze Złotowa komentował Piotr Jagiełło.